14 września krakowskie przedmieście zamieniło się w miasteczko pozarządowe podczas pikniku inicjatyw obywatelskich. Odbyło się ponad 100 działań, gier, zabaw, koncertów, ponad 60 organizacji pozarządowych, grup lokalnych, w programie koncerty, zabawy dla dzieci, dużo pozytywnej energii. Fundacja Batorego wraz z całym wolnym społeczeństwem również w tym roku obchodzi 25-lecie, więc cieszymy się, że od początku wspieramy przemiany demokratyczne, jakie w naszym kraju zachodziły. Wydaje nam się, że rzeczywiście to, z czego my jako fundacja, przepraszam, górnolotnie powiem, Polacy możemy być dumni, że rzeczywiście ten postęp demokratyzacji społeczeństwa, angażowania się we własne sprawy postępuje. I to wydaje się to być jakby największą zdobyczą, że ludzie się angażują w swoje sprawy. Centrum Wolontariatu to jest taki punkt pośrednictwa pracy wolontarystycznej, gdzie zarówno organizacje i instytucje, które poszukują wolontariuszy, jak i osoby, które chcą zostać wolontariuszami, znajdą pomoc, dowiedzą się, czym jest wolontariat i tak naprawdę znajdą siebie nawzajem. Wolontariat jest wyzwaniem, bo tak naprawdę z jednej strony my mamy co robić. Mamy bardzo wiele osób, które na co dzień pracują i chcą jeszcze angażować się dodatkowo w wolontariat. Natomiast tak naprawdę, co pokazują badania chociażby CBOS-u albo Głównego Urzędu Statystycznego, bardzo wiele osób angażuje się w prace społeczne, nie do końca wiedząc, że to, co tak naprawdę na co dzień robimy, jest wolontariatem. Dlatego wolontariat w Polsce ma się bardzo dobrze, ale świadomość wolontariatu i tego, że to, co robimy, jest wolontariatem, przysługują nam prawa, ale przysługują też określone obowiązki, jest jeszcze nie dosyć rozwinięte. To, co daje wolontariat, tak naprawdę możemy podzielić na dwie takie główne grupy. Po pierwsze, to jest radość, to jest fun, to jest realizowanie się w swoich potrzebach, realizowanie swojej misji. A z drugiej strony jest to tak naprawdę zdobywanie pewnych umiejętności, przede wszystkim społecznych, poznawanie innych ludzi, poznawanie nowego zawodu czasami wręcz, zdobywanie i rozszerzanie swoich kompetencji. To jest to, co wolontariat nam daje, co potem możemy wykorzystywać w naszej pracy zawodowej, w naszej nauce, w naszym własnym, prywatnym, efektywnym rozwoju. Reprezentujemy osoby, które spotykają się z dyskryminacją przed sądami, w postępowaniach mediacyjnych, ale również prowadzimy różnego rodzaju monitoringi, działania naukowe, które mają na celu podwyższanie wiedzy i świadomości na temat tego zjawiska w społeczeństwie. Chcemy przekonywać władze, że warto przyglądać się tematyce przeciwdziałania dyskryminacji, podnosić standardy prawne, zmieniać prawo na lepsze. To jest niezwykle ważne, jeżeli chcemy żyć w społeczeństwie tolerancyjnym, otwartym, a zjawisk takich jak homofobia, rasizm i wiele innych jest całe mnóstwo wokół nas i jest bardzo dużo do zrobienia. Dzisiaj na pikniku chcemy przedstawić główne nasze działania. My chcemy pokazać, że można na wózku żyć bardzo fajnie. Takie szaleństwo małe, że można robić takie rzeczy, które są bardzo często niemożliwe do robienia przez osoby poruszające się na nogach. Głównym takim naszym nurtem działania jest edukacja włączająca. Mówimy tu o edukacji włączającej osób z niepełnosprawnością. Takim pobocznym troszeczkę nurtem jest również informacja na temat psów asystujących i w ogóle psów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością. Staramy się powiedzieć, że osoba na wózku jest, że to nie jest osoba niepełnosprawna, ale osoba z niepełnosprawnością. Pokazujemy osoby, które robią bardzo fajne rzeczy. Fruwają, które pływają, które spinają się po górach, które nigdy by nie robiły takich rzeczy, gdyby nie wózek. Are you ready for the dance? Dzisiaj ponad 70 organizacji zrzeszonych w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych chciało pokazać taką namiastkę tego, co na co dzień robią w Dąbrowie Górniczej. Możemy spotkać tutaj pszczelarzy, hutników, osoby, które związane są z PTTK-iem, ale również takie organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych czy na rzecz dzieci. Dzisiaj chcemy pokazać, że organizacje pozarządowe to nie tylko aktywność społeczna, ale to przede wszystkim zaangażowanie i wolontariat. Chcemy również namówić ludzi do tego, żeby wsparli działalność komitetów obywatelskich. Stąd też zbiórka z okazji stulecia Komitetów Obywatelskich Dąbrowy Górniczej.
Stowarzyszenie Ku Zmianom pomaga innym w rozwijaniu skrzydeł. Jesteśmy grupą psychologów, pedagogów, osób, które po studiach postanowiły założyć takie stowarzyszenie, żeby wspierać dzieci, młodzież i osoby dorosłe, wyrównywać szanse edukacyjne, pomagać poprzez psychoterapię indywidualną oraz również jesteśmy członkiem takiego fantastycznego projektu Baza, czyli budujemy lokalny system wsparcia na Pradze Północ. Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa zajmuje się promocją tradycyjnej sztuki samodoskonalenia Falun Dafa, inaczej zwanej Falun Gong. Jest to medytacja składająca się z czterech ćwiczeń stojących i jednego medytacyjnego. Natomiast również zajmujemy się promocją tradycyjnej kultury chińskiej. Przy stoisku można złożyć kwiaty lotosu z papieru, a także nauczyć się tajnik chińskiej kaligrafii. Poza tym informujemy również o kwestii prześladowań w Chinach osób, które ćwiczą tą praktykę. Zajmujemy się historią, kulturą, przyrodą. To są nasze główne cele, bo ziemie zachodnie są bardzo mało znane. Działalność w towarzystwie daje dużą satysfakcję. Ja po prostu zacząłem życie od nowa, kiedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Słońska. Wydawało się, kiedy powstało towarzystwo, że to nie będzie wielki problem, ale kiedy się pisze projekty, kiedy się z nimi rozlicza, kiedy zostaliśmy organizacją pożytku publicznego, tych zobowiązań rośnie. Ale jest grupa ludzi, która zaciska zęby i działa. Organizacją, która zajmuje się tematyką dostępu do informacji, więc wszystkie rzeczy, wszystkie jakby tematy związane właśnie z dostępem do informacji, z jawnością, z takimi obywatelskimi prawami do tego, żebyśmy wszyscy mogli wiedzieć, na co są wydawane publiczne pieniądze, jak wszystko działa, jak jest zarządzane, to tutaj właśnie my się tym zajmujemy i na naszym stoisku można dużo takich informacji uzyskać. Demokracja to jest proces i nie istnieje demokracja bez edukacji obywatelskiej, więc te wszystkie działania, które zarówno my, jak i inne organizacje wkładają w tą edukację, to skutkuje tym, że ludzie są coraz bardziej zainteresowani prawami obywatelskimi, właśnie działaniem, aktywnością obywatelską, coraz częściej potrafią robić coś, za co nie będą mieli zysków w postaci pieniędzy, coraz bardziej się interesują swoimi prawami, więc to wszystko działa i skutkuje, więc zdecydowanie ta sytuacja się poprawia. I myślimy sobie, że kolejne dziesięciolecia będzie coraz lepiej i lepiej.